love me like that. I gave you my heart and you tore it apart. Don't know why you had to hurt me like that. Cause now I'm messed up, drinking nonstop, just trying to forget you and everything we... Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z wami z auta. Jadę właśnie, słuchajcie, do Poetry Studio, ponieważ muszę pozbyć się włosów ze swojego ciała i to jest moja druga sesja epilacji laserowej. Co jest super, tak jak już kiedyś wspominałem, to jest laser, który nie boli. Podczas strzelania tym laserem on od razu chłodzi, więc jest to bardzo zminimalizowany ból. Przed tym oczywiście, jak zaczniemy, serdecznie zapraszam do wspólnego uśmiechu. Tak, aby miło rozpocząć tego vloga. No i jedziemy. Trochę mnie łeb boli dzisiaj, słuchajcie. Wydaje mi się, że to jest takie, wiecie, przesilenie wiosenne, już delikatne. Pędzimy, ale nie ma tego złego. Uśmiech. I jedziemy z tym dniem. Jedziemy z tym vlogiem. Lecimy, moi drodzy. VT Studio znajduje się, słuchajcie, na 14 piętrze. Widok z tego miejsca jest po prostu niesamowity, naprawdę, totalnie niesamowity. Słuchajcie, skończyliśmy i naprawdę, po tym laserze skóra nie boli i delikatnie mam później zaczerwienioną, ale to jest dosłownie pół godzinki i mi to mija. Każdego skóra jest oczywiście inna. Oczywiście ogarnę też dla was kodzik, żebyście mogli wpaść na depilację z kodzikiem ode mnie. No, było bardzo miło. No i ten widok tutaj. Jest niesamowite. Ja się, słuchajcie, dzisiaj dzwonię z Darią i w dalszej części filmu dowiecie się, jaki mam dla was kod na to, żebyście mogli sobie przyjść i skorzystać na przykład z depilacji. Naprawdę to jest mega wygodne. Widzę już po jednej serii, że te włoski są delikatniejsze, nie rosną tak szybko i nie rosną tak gęsto, jak rosły. Więc i plus. Do tego widoku też warto tutaj wpaść. Staliśmy z Edwardem sami. Właśnie, słuchajcie, robię dla Edwarda na parze. Nie mam niestety dogotowane na parze, mam po prostu garnek i na to stawiam sitko i stawiam łososia. W taki oto sposób. Najlepszy łosoś jest zdecydowanie z tej firmy. Bardzo lubię, z Mowi. Bardzo smaczny. Dodatkowo, moi drodzy, robimy szparagi. Szparagi zrobimy sobie po prostu na masełku. Edward bardzo lubi szparagi. Tylko on lubi bardzo te końcówki. O te. Te końcóweczki. Żeby nam nie tryskało, po prostu bierzemy ręcznik papierowy, który jest tutaj, suszymy, to wyrzucamy. Na bieżąco najlepiej sprzątać, słuchajcie. Właśnie to jest super, słuchajcie, że jak chcecie sobie gotować na parze, no to po prostu ustawiacie sobie na sitku. To sitko możecie sobie też przykryć, ale nie musicie. Woda sobie będzie po prostu parować i automatycznie będzie też to się robić. Mamy tutaj 5, to jeszcze zostawię pewnie na jutro, bo troszeczkę robi więcej, 6 w zasadzie. I gotujemy na wodzie. I to nie jest przydatne aż na tyle, żeby kupować to urządzenie, więc wolę sobie robić w ten sposób. Tutaj robimy nasze szparagi. Też zmniejszamy na jakieś, niech one sobie powoli robią się, nie ma co się śpieszyć. Później je sobie delikatnie skrapiam cytrynką i Edward bardzo lubi. Cytrynowy w ogóle smaczek. Kocham gotować z moim synem, naprawdę. Dawać mu przykład. Mam nadzieję, że będzie też mężczyzną, który będzie potrafić wszystko w domu zrobić. Ostatnio widziałem ten sposób na TikToku, że obieramy sobie po prostu na ręcznik i z ręcznika wrzucamy do kosza. Jak wygląda, moi drodzy, mój łosoś. Mój łosoś na parze wygląda następująco. Będzie się dodało wody. Robimy ziemniaczki, robimy łososia, mamy już tutaj zrobione szparagi nasze. Ja zamawiam sobie jedzenie, ponieważ dzisiaj mam ochotę na sushi strasznie. Jest mecz, więc czas zamówić sobie coś do jedzenia. Łosoś, słuchajcie, idealnie się zrobił, zobaczymy w środku. Zobaczcie. Idealnie zrobiony łosoś, słuchajcie, on smakuje. Naprawdę, on smakuje. Cały czas włącza coś w telewizji, słuchajcie. Bierze pilota i cały czas coś włącza. I ogląda. Słuchajcie, ja mu nie pozwalam włączać, a on sobie sam włącza. Co za cwaniaczysko. Ty, kto tu dokładnie pije? Super, brawo!
Jezus, jak pięknie! Wow, zaskoczyłeś tatę! Super! Brawo! A to jest twoje ulubione... Zobacz. Szparagi twoje ulubione. To jest bansik, słuchajcie. To jest ban z pełną parą zawsze. Całe mieszkanie sprzątamy. Dzisiaj, słuchajcie... Dzisiaj, moi drodzy, nagrywamy Tabu 360, ale nagrywamy nie z Ewą, tylko nagrywamy z Emilem, który już tutaj pewnie jedzie, więc dzisiaj będziemy nagrywać bez Tabu. W ogóle w domu, dzień nagrywkowy. Tak, i będą to... Co? Lampa? On lubi w ogóle muzykę elektroniczną bardzo. Edzio? Dobra, jest mój gość, słuchajcie, to jeszcze się nagrywa na vloga, stary. To są perfumy. Tak. I zaraz próbujesz sobie na swoim ręku, na jednym i na drugim. Dobra, tak delikatnie ci psiknę i powiesz, co sądzisz, bo jestem bardzo... Ja czuję. No czymś pachnie. No ty zawsze pachniesz, no. No... On się obsika. Trzymaj, to jest, masz jeden zapach? To naturalny zapach. Powiem ci, że jakie fajne to butelki. Ale... Ale zwróciłbym na to uwagę. Jakby takie stałe, nie? Jak... Bo to może powąchamy kawę. No właśnie, żeby właśnie oczyścić sobie nosek. Zobaczyć. Ja mam bardzo czysty nosek. Tak? Tak. No, chyba, że tak. Psiknąć, bo... Chyba Milenka tutaj się odbiła. To nie Milenka. Bardzo będzie wyglądać. Nie, żartuję, to Milenka. Dobra, tu chyba nie miałem. To jest jedyne miejsce, w którym nie perfumowałem się. A to jest ważne miejsce. A to jest męskie czy damskie? To są dwa damskie, więc wziąłeś sobie ciuciuk. Dwa damskie są. Później będziemy robić i damski, i męski. Ale one są takie, moim zdaniem, że jakby ktoś chciał, ktoś by lubił ten zapach, to mógłby spokojnie... Ja myślę, że zależy, który. Tak, te zapachy leżakowały, stawię, w beczce. Więc... One muszą leżakować? Tak, te leżakowały w beczce. Inaczej pewnie zupełnie, nie? Ja właśnie, ale właśnie mniej więcej pachną, one zupełnie inaczej pachną na Asi. I na kopiesz. Tak, a tak. Ale na tobie pachną bardzo podobnie jak na mnie i na tobie też pachną inaczej. No, a ciekaw jestem tego zapachu, bo ten i ciekaw jestem, czy znajdziesz nutę zapachową, którą ci tam oferuje w niej. Ale to jest taka, ale to jest taki ale to jest charakterystyczny zapach do jak... Tak, to jest charakterystyczny zapach produktu. O, tak ci powiem. Tak? Bardzo on kwiatowy, no? Kobiecy. To jest typowo taki kobiecy zapach. Wiosna, sukieneczka. Dobrze opisujesz. Ty byś mógł być dobry też sprzedawcą perfum. A ty ogólnie jesteś dobrym sprzedawcą. Tak, bo... bo jest, w ogóle ta nuta już tutaj lata. Ja już ją tak czuję po prostu. A. To dziwne, że tu sięgałem bez problemu, a ty nie, nie? Bo ty miałeś rękę złamaną. Ty miałeś rękę złamaną. Kurde, nie zgadnę cię. Czuję. No. Jak chłopaki nie płaczą, czuję. Czuję. Jakieś zadowolenie. Pewnie te bardziej na dzień, te na bardziej na wieczór. One są bardzo takie wieczorowe, moim zdaniem. Wieczorowe? No, fajne. Ewa na co dzień ich używa, ale są super takie sensualne, takie moim zdaniem, że jak idziesz na randkę z facetem... No. One w Dubaju też by mogły pójść. Ja, moim marzeniem, w ogóle ja powiedziałem sobie, moim marzeniem 2-3 lata jest takie, że jak ląduję w Dubaju i będę miał jakąś przysiadkę, to w Dubaju będzie stanowisko Como perfum. A, no. Taki jest mój cel. Wiesz, to już jak już masz perfumy w Dubaju, to znaczy, że jesteś international open. Tak, no. Czyli wszyscy po prostu wracamy do tego Dubaju. No coś ten Dubaj ciągnie, nie? Dobra, ja robię kawkę i lecimy nagrywać. Mamy bardzo fajne tematy. Za chwilkę tylko jeszcze przygotuję, stawiamy aparat i lecimy. Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu. Na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest taki dzień, że dzisiaj dodaję film Bez Tabu 360 z Emilem. Właśnie zmontowałem, dodałem, też wrzuciłem na Instagrama. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak to wyszło na Instagramie, taki skrócik, no to serdecznie zachęcam do tego, abyście obejrzeli. Jutro mamy sesję Moody, z czego się naprawdę bardzo cieszę, bo chcę zrobić naprawdę super zdjęcia, jakoś jak jestem podekscytowany. Ale nie o tym mowa. Dzisiaj mam taki dzień, że napisała do mnie któregoś razu, jak oglądałem mecz w sobotę, mama jednego... No mama po prostu. I napisała, że jej syn też jest kibicem Realu Madryt, że jej kocha Viniciusa Juniora i zapytałem się, czy ma koszulkę. Więc ja zapytałem się, czy mogę im wysłać tą koszulkę. Okazało się, że mieszkają w Warszawie, więc ja młodemu taką koszulkę Viniciusa zawiozę. Żeby mógł kibicować. Ja tą koszulkę kupiłem w Sewilli, nie wiem czy pamiętacie. Od tego czasu jeszcze sobie kupiłem kilka koszulek, więc młody dostanie ode mnie
koszulkę Viniciusa Juniora. Nie, z tego sezonu. To jest tego sezonu koszulka. Z tego sezonu koszulkę, więc zawieziemy. Będzie to fajny prezent. Myślę, że młody się ucieszy. Bardzo fajna mama. Pisałem wczoraj chwilę z nią. I jest naprawdę super kobietą. I po prostu pomyślałem, że jak ja byłem kibicem, to sam marzyłem o takiej koszulce. I kurczę, nikt mi takiej koszulki nie dał. Pamiętam, że mama mi kupiła kiedyś taką, wiecie, no bo tylko taka opcja była. Kupiła mi koszulkę Figo właśnie z bazaru z 4 paskami, taka wiecie, poliestrowa, bo tylko takie były dostępne. Nie można było kupić koszulki Realu Madryt na Ukrainie. No to było wręcz niemożliwe. A ja taką możliwość mam, więc zawieziemy młodemu koszulkę, żeby mógł kibicować pełną parą po prostu. Realowi Madryt. Czy ty idziesz zawieźć swojemu ziomkowi koszulkę Realu Madryt? Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że koszulkę musieliśmy zmienić. Dajemy koszulkę, meczówkę. Lepszą nawet. Tak, meczówka, do tego ze wszystkimi emblematami Ligi Mistrzów. To jest koszulka Bellingama. Koszulka jest o wiele bardziej wartościowa, bo to jest meczowa. Tutaj mamy, słuchajcie, z FIFA Mistrzostwa Świata. Tutaj mamy jeszcze z boku 14 Lig Mistrzów. 14, czy wy to rozumiecie? 14 Lig Mistrzów. Tutaj emblemat. Ja opiszę, że są fantastyczne, są parady. Proszę bardzo, taka koszuleczka elegancka. Fantastyczny poliester, proszę bardzo. Tu złoty emblemat. Tu jakaś naszywka. Tu proszę Państwa nazwisko. Bellingham. Numer. Bellingham. Piękne kolory, ponadczasowy krój. Będzie pasowała do wielu stylizacji. No. Zarówno tych wiosennych, jak i jesiennych, jak i zimowych. Ale tak się cieszę, że mogę młodemu dać taką koszulkę, słuchajcie. Na tym Viniciusie był niestety była plama, ale też jestem tego zdania, że jeśli będzie kiedyś w przyszłości chciał sobie taką kupić koszulkę, na pewno z większą przyjemnością ją kupi, bo to jest jego ulubiony piłkarz. A tutaj dostanie... A Vini, tak? Tak, a tutaj dostanie koszulkę z Bellingham. A może by wolał Viniego z plamą, ale głupio z plamą dać. No właśnie, no nie dam dziecku koszulki z plamą. A my nawet nie wiedzieliśmy, że tam jest plama, nie? No nie wiedziałem, właśnie w ostatnim momencie ją zauważyłem, więc postanowiłem, że oddam Bellingama. Hejka, cześć. Cześć Juri. Cześć, Marzena, chodź. Jest młody? Jest, tak, już ścigowałam, albo po prostu ma do jego pokoju. Tutaj? On akurat w piłku. Poznajesz? A no tak. A no siemano. Tak. Cześć. Przyniosłem ci prezent. Dzięki, Przyniosłem ci koszulkę Bellingama. To jest meczówka stary. Dodatkowo masz tutaj Ligę Mistrzów, więc konkret koszulkę. Na człowiek dotrzymał słowa. No po prostu. Trzymaj się stary. Wszystkiego dobrego. Buziaczki. Poczekam jeszcze coś mam. Nie, tam. Mamy to? Ja dziękuję bardzo. Panie. Trzymaj się, Żulik. Dzięki, że dotrzymałeś słowa. Ja jestem taką osobą, która dotrzymuje. Najważniejsze, bo pewnie to jest najważniejsze. Oczywiście, tak. Co? Po prostu napisała. Słuchajcie, no. Dostałem prezenty. Kwiaty dla ciebie. Jakie piękne. Piękne, dziękuję. Co? O Jezu, jak miło. Jeszcze prezent dla Edwarda, akurat na teraz. Zobacz, kaczuszki, słoniki. Ale super. Przemiło, co? Bardzo ucieszył się, czy wolał Gubiniego? Ucieszył się, bardzo się ucieszył. Był w szoku i zapytał się po wszystkim mamy. Mamo, jak ty to zrobiłaś? Już, synku, już idziemy. Trzymaj. I to jest takie właśnie fajne. No. Że mamy potrafią ściągnąć to tak jakby, wiesz, takim myślami, taką, wiesz, tą siłę taką mają w sobie, nie? Dla swoich dzieci. To prawda. Ale młody super. Akurat grał w FIFA. Tak? Tak. w ogóle... W ogóle to jest Hunter. Ale super, naprawdę, takie uczucie niesamowite. Fajnie jest dać młodemu koszulkę, o której samemu by się marzyło po prostu, wiesz? To jest niesamowite. Ja ci powiem już zupełnie szczerze, że ja nie rozumiem tego, bo ja nigdy w życiu nikomu nie kibicowałam. Nie byłam nigdy w życiu, żaden klub sportowy nie był mi bliski. To są jak gwiazdy, wiesz, to są, jak ludzie kochają, nie wiem, Taylor Swift albo Drake'a. Ale ja nawet nie miałam nigdy tak z gwiazdą. No widzisz, to ty jesteś po prostu... Dlatego tego nie do końca rozumiem to uczucie, ale domyślam się, że no jeżeli tak jest, no to musi to być fantastyczne. Jeśli ja na przykład do takiej koszulce z emblematem przysiadł, do niedawna ci jeszcze mówiłem, że chcę taką koszulkę, pamiętasz? Tak. Prawda? Mm. No.
Grażynka, pozdrawiam cię, jesteś super kobietą, naprawdę. Dziękuję, ściągnęłaś. Za kwiatki, są przepiękne. Ściągnęłaś po prostu myślami sobie mnie z koszulką. Gdzie my teraz idziemy? Do biura. Moi drodzy, tak jak obiecałem na samym początku filmu, mam dla was kod, który daje wam minus 15% na epilację właśnie w Pretty Studio. Kod to pewnie Juri, jak powiecie, że jesteście ode mnie, to dostaniecie taką zniżkę. Załatwiłem to dla was z Darią, więc korzystajcie. A kto do mnie idzie? Zobaczcie, kto do mnie tutaj. Kto do mnie idzie? Dzień dobry. Moje żabulki kochane, chodź. Słuchajcie, ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Ten film był naprawdę bardzo fajny. Uważam, że zrobiliśmy super rzeczy, bo ja tak lubię. Żula? No. No i pamiętajcie, że warto sobie pomagać w życiu i być empatycznym. No. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, ciao. I gave you my heart and you tore it apart. Don't know why you had to hurt me like that. Cause now I'm messed up, drinking nonstop. Just trying to forget you and everything we said. But I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me?